uprość wyrażenie i podaj jego dziedzinę. A nawet mamy tutaj takie wyrażenie wymierne, czyli iloraz dwóch wielomianów w liczniku x kwadrat minus 36 w mianowniku 6 minus x. I teraz to jest dziedzina takiego wyrażenia? Otóż są to te liczby, no, które możemy podstawić w miejsce x, aby uzyskać sensowne wyrażenie tutaj, prawda? Wtedy, abyśmy mogli wykonać tę operację, która powstaje poprzez podstawienie w miejsce x konkretnej liczby. No i inaczej można powiedzieć, że to jest dziedzina, że to wyrażenie określa nam pewną funkcję i to jest dziedzina tego wyrażenia, to jest również dziedzina tej funkcji. No dobrze, czyli jakie x możemy tu podstawić do tego wyrażenia? Prawda? To jest ułamek, wobec tego musimy pamiętać o tym, że przez 0 nie możemy dzielić. Prawda? W liczniku możemy mieć cokolwiek. Czyli x, których nie możemy podstawić, to są x, dla których mianownik jest 0. Tak? No to jest bardzo proste równanie. Tutaj widać, że x równe 6 jest niedobre. Dla x równego 6 mianownik się zeruje, czyli nie możemy podstawić tutaj liczby w miejsce x i liczby 6, no a każdą inną możemy. Czyli dziedzina to są liczby rzeczywiste, różne od liczby 6, albo w takiej bardziej formalnej notacji, to jest R, to jest standardowe oznaczenie na liczby rzeczywiste i symbol różnicy zbiorów i z tego zbioru wszystkich liczb musimy wyrzucić liczbę 6. No dobrze, to mamy dziedzinę. Teraz no, jak możemy uprościć to wyrażenie? No więc wiemy, że ułamki to możemy skracać, prawda? Czyli licznik i mianownik możemy dzielić przez tę samą liczbę, czy też przez ten sam czynnik. Czyli pytanie jest takie, czy potrafimy jakoś być może rozłożyć na czynniki to wyrażenie w liczniku. No i tutaj pewnie wielu z Was widzi, że tutaj narzuca nam się taki wzór, tak zwany wzór skróconego mnożenia, jeden z kilku na różnicę kwadratów, że taka różnica kwadratów to jest a minus b razy a plus b. Tak, bo 36 to jest 6 do kwadratu, czyli to możemy zapisać jako x kwadrat minus 6 do kwadratu. No i korzystając tutaj z tego, możemy zapisać, że to jest x minus 6 razy x plus 6. Dobrze, czyli teraz nasze wyrażenie x kwadrat minus 36 przez 6 minus x. No to jest to x minus 6 razy x plus 6 podzielone przez 6 minus x. No i co, czy widzimy jakiś wspólny czynnik? No prawie, dlatego że tu jest x minus 6, tu jest 6 minus x. No to nie są dokładnie te same wyrażenia, ale jeżeli 6 minus x, zobaczymy, że 6 minus x to jest to samo co minus x minus 6. Czyli inaczej, to jest minus 1 razy x minus 6. Wobec tego możemy nasz mianownik zapisać jako iloczyn dwóch czynników. Minus 1 razy x minus 6. No i widzimy, że w liczniku, w mianowniku mamy ten sam czynnik, możemy skrócić, czyli możemy zapisać nasze wyrażenie jako x plus 6 podzielone przez minus 1, ale podzielić przez minus 1 to jest to samo, co pomnożyć przez minus 1 i to jest po prostu minus x minus 6. Tak? Czyli mamy uproszczoną formę naszego wyrażenia, x kwadrat minus 36 przez 6 minus x to jest równe minus x minus 6. I teraz ta równość, pamiętamy, zachodzi dla x różnego od 6. Prawda? Dziedziną prawej strony są wszystkie liczby rzeczywiste, natomiast tutaj musimy wyrzucić 6. Czyli dla x różnych od 6 te wyrażenia mają tę samą wartość, no a dla x równego 6 no to wyrażenie jest nieokreślone.